Dzień dobry, cześć i czołem. To więc zaczynamy sobie City Skylines już teraz na poważnie, bo ostatnio to tak grałem tak w ramach rozrywkowych. Zobaczcie, jakie trudne wyzwanie tutaj. Taki sobie wziąłem archipelag. I no to trzeba będzie, no nie wiem, czy to w ogóle ma sens, czy mi wiedzy starczy. Ale pomyślałem, no dobra, najwyżej to będzie, tak wiem, dziękuję, jak budować drogi. Najwyraźniej, najwyżej to będzie znowu taki krótki gameplay z tego i potem wrócę do podstaw, nie? No bo jak tu budować w takim miejscu, jak sobie poradzić z tymi wyzwaniami wszystkimi, które nam tutaj postawi niewątpliwie życie. Dobra, zaczniemy od tego miejsca. I to już jest gigantyczny pieniądz tutaj, żeby tą drogę wybudować. Ale potem wychodzę z założenia, że poszerzę ten most i będzie super fajnie, nie? Więc zrobimy to w ten sposób. Oto. Ciach. I tak, pod kątem 90 stopni. Zrobimy chyba ciach. Tutaj, nie? A może aż tutaj? Potem... No i co potem, nie? Bo trzeba by dociągnąć w tamtą stronę. Ale znowu też wypadałoby wykorzystać ten obszar tutaj. Jakoś ładnie. Ale żeby było miejsce potem na szeroką drogę i ciach, no nie? I żeśmy zamknęli. Uwaga, proszę państwa. No to mamy taki segment. Bardzo on był drogi, ale jest. Przy okazji ta ulica dosyć szeroka wyszła. Może dlatego, że to mostek jest wąski. No ale na razie nic tu się nie dzieje. Taki duży obszar i nic się nie dzieje. Co teraz? Teraz trzeba będzie go zagospodarować. Najlepiej rozsądnie. Więc zrobimy sobie drogę taką. No musimy być bardzo ostrożni tutaj w tych kwestiach planowania. Bo przestrzeń mamy ograniczoną mocno. Będzie miejsce na plażę. I, no i teraz cyk, i tu proszę mieszkać sobie. Ciach, ciach, ciach i ciach. No i proszę, zapraszam, nie? Krzyżowa. Nazywa ta miejscowość Krzyżowa. Ale przecież nie zapominajmy o najważniejszych rzeczach. Trzeba by dostarczyć prąd. Do tych uroczych miejsc jakoś. Tu będą niewątpliwie hałasy. Ale no postawmy wiatrak w Krzyżowej. Może nawet postawmy dwa wiatraki w Krzyżowej, no bo to plaża, nie? Ludzie na pewno nie będą zadowoleni. Mówi, o kurde, ale hałas, panie Maciaszek, coś pan nam tutaj zgotował za los straszny. Powiem, no kurde, sorry, winę tu, ale takie warunki, nie? Kto wam się kazał na atolu wprowadzać? Czy ja kogoś zmuszałem, żeby tu mieszkał? No nie zmuszał pan, no to o co chodzi? I to, a tu jest wyspa handlowa. Tak zwana Elka. O Boże, dzisiaj mam dobry dzień, na to wygląda. Czy ja, proszę państwa, czy ja, to duży błąd, że ja nie włączyłem sobie tego, nie zrobiłem sobie kawy. Duży błąd, poważny. Okej, jest wiatrak. No tutaj wodę trzeba dostarczyć, oczywiście, że tak. Tylko pytanie, czy mamy jakieś informacje na temat tego, jak wiatr wieje? No wiatr wieje, tak. Ale jak woda płynie, w które strony ona płynie? Proszę państwa, chyba woda po prostu stoi tutaj. No cóż, no bo trzeba będzie gdzieś też tą wodę pozbywać się jej, nie? No dobrze, zrobimy stację wodociągową gdzieś tutaj. I rurkę pociągniemy tutaj, no. Osada. Ale zapomniałem, że prądu nie mam tam. A to spokojnie. Zasilanie zrobimy niezależne tutaj. Będzie hałas na pewno, niestety ludzie będą niezadowoleni. No ale warunki są jakie są, no. Co mam zrobić? To już powinni prąd dostarczać, prawda? Muzyka jest taka niepokojąca. No i teraz będziemy oddawali tutaj brudy w tę stronę.
No i mamy połączenie. Więc woda jest dostarczana. Ops. I ops. No, radzą sobie jak mogą ludzie tutaj mieszkający. A tu zrobimy tereny przemysłowe, tak? Bo to blisko wyjazdu, nie? Teraz zastanówmy się, czy tą rurę można doprowadzić tutaj. Można. Tylko czy to ma sens ciągnąć ją pod wodą? Czy może taniej będzie zbudowanie kolejnej tej? Zobaczmy, ile to kosztuje. To jest 2500. I to jest w sumie 5000, nie? To nie, to raczej lepiej pociągnąć tą rurę tutaj. Podwodna rura. Dobrze. I oto, proszę państwa, nasza miejscowość tutaj rośnie sobie radośnie. Tereny industrialne jak najbardziej. I potem zmienimy to na leśne, bo to przemysł leśny czuję, że tutaj będzie się fantastycznie sprawował. No i trzymajmy za to kciuki. No i teraz tak, trzeba podjąć decyzję, czy tutaj warto też rurę ciągnąć. Tak, warto, to taniej wychodzi ciągle. Ale wiatrak to im tutaj odpalimy oddzielnie. I to powinno zaspokoić ich elektryczność. To się w ogóle ciekawe, że te wiatraki tak stawiamy sobie, nie? I nie trzeba się martwić o ciągnięcie linii w ogóle wtedy. Trzeba się martwić o hałasy. No ale dobra, tworzymy osiedle. Tutaj. Będzie przemysł leśny, proszę państwa. Potem zajmiemy całą tą wyspę, bo czemu nie? Aha. Specjalizacja, przemysł leśny. Proszę. Dobra, zobaczmy. Skwer, nazwijmy tutaj. Skwer Ichima. Opa. Plus, w związku z tym, że tu mamy teren leśny. Nie zapisało mi. Ichima. Enter. Przepisy. O, nie ma jeszcze dodatkowych. Musimy tutaj mieć specjalną przeciwstraszacką sytuację. Znaczy przeciwpożarową. Chciałem powiedzieć, nie przeciwstraszacką, broń Boże. Strażakom mówimy tak. W tym miejscu. Zmienić korki. Znaczy zaraz, zmienić drogi na jednokierunkowe te tutaj. To może mieć sens, nie? Ale zaraz, zaraz, bo ja potrzebuję, żeby oni szybko... Aha, bo tu nie ma powrotu. Dobrze, to jest słuszna uwaga. Ale wydaje mi się, że warto po prostu dobudować tutaj... drogę powrotną, żeby ten przemysł mógł się jakoś tutaj pokręcić, nie? O tak. Myślę, że to jakoś załatwi sprawę. Właśnie, ale ci ludzie nie mają jak wrócić teraz, nie? Bo to... Chociaż mogą... Tu będą korki się tworzyły w tym miejscu. Bo będą wracali tędy i tutaj, nie? Jak się będą robiły korki, to zaczniemy o tym myśleć. Mamy miejsce. Lepiej zrobić rondo na wyjeździe. Serio? Na takim fragmencie rondo? Się nie da. Raczej. O. Spodziewałem się, że tutaj prąd dosięgnie, ale trzeba wybudować jeden słup. A, nie, już dosięga chyba, nie? Tak, już sięgnął. Dobrze, nie trzeba. Czyli dobrze zaplanowane.
Siedzę sobie na sali na wykładzie o prawie karnym, patrzę, a tu Rock streama robi. Panie kolego, ty się pan ucz tam, prawo karne. O, przestępcy. No właśnie, a potem i co potem będzie? Jak trzeba będzie, kurde, jakiegoś przestępcę umieścić w zakładzie karnym i pan powie, no akurat Rocka oglądałem na streamie. Sorry. To co wtedy? W jakim stanie my, jako społeczeństwo, się znajdziemy? Bez ronda daleko nie ujadę. Panie kolego, ja budowałem takie miasta wielkie, takie metropolie, że Nowy Jork to w ogóle na kolana padał przede mną. Bez ronda. To są mity z tymi rondami. Znaczy, oczywiście one się przydają. Nie dyskutuję z tym w żadnym razie. Opsa. To bardzo ciekawe jest budowanie na takich małych obszarach. Czekajcie, ja jeszcze mam jeden sposób na to, żeby Jaroków zachęcić tutaj do działania i odpalenia tego streama. Wykonam telefon jeszcze tak. Oficjalna rozmowa z redakcją. Tu jeszcze jest spory obszar do wykorzystania, ale tu ciężko będzie zbudować miasto, w którym ma być ileś tysięcy ludzi, żeby można było... chociaż 1200 osób wystarczy, nie? Ale na razie słabo tutaj. Mała populacja. Halo, dzień dobry. Streama nie ma na Jaroku. Już popinam. Dobra, dziękuję. Do usłyszenia. Proszę, już zaraz będzie. Zobaczmy. Małe miasteczko, niewielkie miasteczko, chciałem powiedzieć. Proszę bardzo. Zobaczmy, czy tu energetyka jest nam potrzebna dalej? Nie, chyba niekoniecznie. Zbuldożerujmy ją. Dzięki temu mamy dodatkową przestrzeń, którą wykorzystamy najlepiej, jak tylko można. Ups. Ktoś tam się zasmucił. No tu ludzie nie będą szczęśliwi w związku z tym wiatrakiem, no ale cóż. Chcemy mieć prąd w domu? Chcemy? Chcemy. No to proszę, trzeba to jakoś znieść. Proszę nie płakusiać. Proszę nie używać zwrotu płakusiać, jeżeli są państwo dorosłym człowiekiem. To nie jest fajny zwrot. To nie jest zwrot dorosłego mężczyzny. O proszę, jesteśmy już finansowo na plusiku malutkim, więc nie ma tragedii. Nie. No i tak to miasto, tak wszystko tu trzeba bardzo wykorzystać mocno. Żeby ludzie mieli gdzie mieszkać, bo nie mamy wielu możliwości. Powiedziałbym wyzwanie, to jest przed nami. Stanęło ogromne. Ale to też, to ograniczenie powoduje, że to miasto nie będzie zbyt duże, nie będzie zbyt dużych kłopotów z komunikacją, przynajmniej na początku. Proszę zobaczyć, jak tu się rozwijają te miejsca. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. O właśnie, można przepisy. Przepisy, niech sobie przypomnę, gdzie się ustawiało. Square i Hima, przepisy. Precz z edukacją? Nie. Zakaz palenia tu obowiązuje. I zaopatrywanie w czujniki dymu. Nie ma palenia, kurde, w terenach leśnych. Nowe usługi, śmietnisko, no to jest duży problem, nie? Gdzie tu zrobić śmietnik, kurczaki pieczone? Może tutaj, na tym...
Odbudować długą drogę po to tylko, żeby śmietnik. To drogość 9, no ale trzeba wykorzystać wszystko, co się tylko da, do samego końca. A potem się okaże, że co? Że nie ma miejsca tutaj. Holy shit. To tu się nie da. No dobrze, to może jakiś zwrot dostanę. Dobra, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Kurde, za głośno są te efekty specjalne. Dźwięk. Może troszkę radio podkręcę, ale... Efekty naprawdę. Uszy rozbijają. Zobaczmy, jak tutaj ten przemysł sobie, tak powolutku, nie? Powolutynku. Brakuje im pracowników. Tutaj brakuje trochę terenów handlowych też. To robimy sobie drogę tutaj. Tak trzeba tutaj doprowadzić tę drogę, więc no już niech będzie, nie? Spory wydatek, ale... Zobaczmy. Ach, tutaj tak. Tereny handlowe możemy tu, ale ta droga nam nie robi roboty. Ona jest mostem częściowo, więc trzeba to trochę inaczej. Żeby zmaksymalizować miejsce, to zrobimy to tak. Znowu jakieś kolejne budynki. No i tak mamy, nie? Niech będzie tak. To jest chyba wszystko, co się udało z tej wyspy wycisnąć. Można jeszcze ewentualnie tutaj troszeczkę. Ale trzeba pamiętać, że tutaj też będzie potrzebny prąd chyba. Chyba, że damy radę dociągnąć tutaj słupy. Znaczy... Czemu tutaj jest? A, bo on do niczego nie jest przyłączony. No może jak się zaczną pojawiać tutaj budynki, to... Ojej, co się stało? Czemu wody nie ma? O, nie. O, no. Tu powielamy trochę, spróbujmy to. Tak będzie dobrze, nie? I teraz tutaj. Oj, nie ten guziczek. Rozwojowe miasteczko. Mamy tendencję rozwojową. No nie oszukujmy się. Jest dobrze. Zbuduj bibliotekę publiczną. Really? Miejsce kultury. No tak, no tak, no rozumiem. Kultura jest nam potrzebna. Kulturę zrobimy troszkę i na trochę innym miejscu, tak. No nam tak, więc kultura, kultura. Zasuńcie bibliotekę publiczną, tak? Proszę bardzo. Ciach, ciach. I wszyscy szczęśliwi bardzo są. O kurde, u burmistrza Roka, takie trudne tereny. O takie miejsca pełne kultury. Tak mówią, kurde, słowo daję. Ops. Ależ wykorzystałem wszystko. Na pewno śmietniki są potrzebne, nie? Chcemy gdzieś śmieci wyrzucać. Nie mamy wyrzucać śmieci, panie kierowniku. Zaraz się tym zajmę, proszę się nie denerwować. Bardziej mnie martwią zanieczyszczenia, które tam są.
Trzeba pamiętać, że ta droga będzie kiedyś super szeroka. No bo inaczej się nie da. Ale dopóki... I spróbujemy tutaj robić jakąś utylizację małą. Hops. I tu też wody brakuje, ojej. Jak stoimy w ogóle? Dobra, mamy nadwyżki, więc... Boję się, że tutaj też trzeba będzie prąd doprowadzić. Nie, no akurat do wysypiska nie trzeba, nie? Zastanówmy się, czy można by jeszcze... Tu, ale tu będzie miasto, kurde, 1000 mostów. Żeby można było... Ale ładnie, podoba mi się. No takie bardzo urocze jest to miejsce. Tylko tu też się będzie pewnie korkowało, żeby te na wysypisko, żeby samochody... Ale spokojnie. Zobaczymy, nie? Jest to wyzwanie, które dostarczy nam na pewno dużo radości. Tak, tak, można powiększyć wyspę. Już teraz można? Jeszcze chyba nie mogę, ale... Ale zobaczymy. A, średnia wartość gruntu. Gdzieś się pojawią chyba po czasie. Jak będę miał 1000 mieszkańców, chyba można powiększyć. Ale, a może nie, może się mylę. Zobaczymy. O nie, wody brakuje. Ops. Jak stoimy z prądem, bo to jest bardzo dobrze stoimy. Mamy małe zużycie. Death Stranding będzie po 15. Już tak właściwie chciałem zacząć od Death Stranding, ale... Bo strasznie się wkręciłem mocno. Jakieś takie zapotrzebowania niewielkie są na... Widzę, że wszystko, co jest do zrobienia, to zrobiłem. Ale może klinikę, żeby trochę ludziom poprawić samopoczucie, nie? Tak. Proszę bardzo. I oto klinika, i oto szczęście ogromne. No i na straż pożarną nas już nie stać, ale proszę się nie obawiać, jako że jestem człowiekiem biznesu. O, o jakie lasy, jakie lasy. Zobaczmy, co tam zarabia najlepiej. Tereny raczej mieszkalne, nie? Przemysł słabo. Przemysł leśny nie zarabia za dobrze, zwłaszcza na takim małym obszarze, jak jest. Potrzebujemy straży pożarnej koniecznie. Na to nas nie stać. Ale możemy sobie wziąć pożyczkę. Grubą.